Opowiem dzisiaj o najpiękniejszym z cieni. O cieniu Krystyny Herling-Grudzińskiej, pierwszej żony Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, autora Innego Świata. O Krystynie, o której on napisze. Krystyna była moją pierwszą czytelniczką, tak jak ja byłem pierwszym widzem, który oglądał jej obrazy. Kilka słów o nim. Urodził się 20 maja 1919 roku w Kielcach. Był pisarzem, eseistą, krytykiem literackim. My go znamy przede wszystkim z Innego Świata, a warto do niego spojrzeć, zwłaszcza do jego dzienników pisanych nocą, ponieważ jest tam całe mnóstwo esejów poświęconych historii sztuki, poświęconych dziełom sztuki. Jest tam bardzo dużo rozważań filozoficznych. Gustaw Herling-Grudziński wedle mnie jest jedną z najwybitniejszych wśród bardzo wielu wybitnych polskich pisarzy emigrantów. Jest to człowiek o wielkim intelekcie. W każdym razie, wracając, wcześniej będzie więźniem łagrów i obozów NKWD. Zostanie aresztowany w 1940 roku po wkroczeniu Sowietów do Polski. Ściśle mówiąc, troszkę później, bo oni wkroczyli 17 września 1939. Natomiast on został pojmany w 1940. Był zwolennikiem przedwojennego PPS-u. Po wojnie dał się poznać jako krytyk dyktatury komunistycznej, zawzięty krytyk. Z tego powodu wygnaniec, który nie miał szans dotrzeć ze swoją twórczością do czytelników w Polsce. Odznaczony w 1998 orderem Orła Białego. On studiował krótko filologię, pisał dla czasopism, redagował tygodnik Orka na Ugorze. 15 października 1939 roku nawet założył organizację konspiracyjną. We Lwowie był pod opieką Marii Dąbrowskiej i Juliusza Kleinera. Potem udał się do Grodna. Opłacił opłacił przemytników i chciał się przedostać na Litwę. Przemytnicy okazali się być na usługach NKWD i został aresztowany. Skazano go na 5 lat pobytu w obozach. Przeszedł przez Witebsk, Leningrad i Wołogdę i trafił do Jercewa. Na mocy układu Sikorski-Majski Polacy z różnych zakątków ZSRR mogli wstępować do armii Andersa. Ale kto nie skorzystał na początku, ten troszkę później został zapomniany. Herling-Grudziński długo czekał na informację, w końcu podjął głodówkę protestacyjną i o dziwo zwolniono go i wstąpił do armii Andersa. Wstrząsający, diaboliczny opis warunków życia w Jercewie zostawił we wspomnianym Innym Świecie. To Jercewo to w ZSRR położony w pobliżu Archangielska obóz pracy niewolniczej archipelagu Gułag. Obóz ten został założony prawdopodobnie w 1936 roku. W latach 38-40 przebywał tam również inny artysta, malarz i grafik Wiktor Todt. W 1940 roku obóz stał się częścią kompleksu obozowego w Kargopolu, w którym przebywało około 300 tysięcy więźniów. Jercewo było głównym ośrodkiem przemysłu drzewnego z własnym dworcem i urzędem we wsi. W pobliskim lesie znajdowały się prymitywne budy, w tym barak szpitalny dla 600 osób, trupiarnia, barak obozowy, była też biblioteka.
Jelcewo służyło jako obóz przejściowy i w zasadzie było takim obozem, w którym dokonywała się ostateczna selekcja. Bardzo wielu na tym etapie umierało. Więźniów dziesiątkował mróz, który dochodził do minus 40 stopni. Racje żywnościowe oczywiście były głodowe. Praca była bardzo ciężka w lesie i były skrajnie złe warunki mieszkaniowe. Przenoszono stamtąd do Kołymy, szczególnie chorych i słabych, którzy tam już nie docierali, taka prawda. I nasz pisarz, nasz bohater był więźniem obozu w latach 40-42, a w latach 60. w Wiercewie mieścił się wydzielony punkt łagrowy. W pobliskiej wsi Norjenskaja odbywał karę przyszły wielki pisarz, noblista Józef Brodski. Obecnie miejscowość, osiedle typu miejskiego, liczy około 4000 mieszkańców i wedle wiadomości z 2005 roku w okolicy znajdują się 4 kolonie karne. Wracamy do naszego pisarza. Po opuszczeniu łagru Gustaw Herling-Gruciński dociera do Ługowoje. Udaje mu się przyłączyć do armii generała Andersa. Będzie walczył m.in. pod Monte Cassino i otrzyma za to Virtuti Militari. Ale najpierw czeka go bardzo długa droga na Bliski Wschód. Wszystkich Polaków. Wszyscy, którzy ruszyli z armią Andersa z warunków minus 40 trafią do warunków plus 40 i więcej, z klimatu, który był bardzo zimny, do klimatu bardzo gorącego. Trzeba było mieć niesamowity hart ducha i ciała. Trzeba było być nieziemsko zdeterminowanym, żeby przeżyć, a potem jeszcze walczyć. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że za chwilę Gustaw Herling-Grudziński spotka na swojej drodze bohaterkę naszego opowiadania, Krystynę Stojanowską, z domu Stojanowską, która zostanie jego żoną. Osobę subtelną, delikatną, która jest nadwrażliwcem. Jest naznaczona depresją, ma ze sobą przeżycia, trudne przeżycia osobiste i podjętą próbę samobójczą. Dla zrozumienia tego klimatu tego małżeństwa, bardzo istotne jest właśnie pokazanie jakby drogi, którą musiał przeżyć również Herling-Grudziński i drogę Krystyny Stojanowskiej. Zofia Krystyna Herling-Grudziński, malarka z domu Stojanowska urodziła się na Ukrainie. Z rodzicami do Polski wraca po zakończeniu I wojny światowej. Najpierw mieszka w Lubinie, potem jej miastem jest Warszawa. W 1934 zdaje maturę. Jest absolwentką Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego imienia Juliusza Słowackiego. Rozpoczyna studia na Wydziale Humanistycznym w sekcji filozoficznej. Niestety dokumenty o ukończeniu studiów się nie zachowały. Pod koniec międzywojnia zawiera związek małżeński z Witoldem Domańskim, dziennikarzem sportowym. Krystyna przyciągała uwagę pisarzy. Na Bliskim Wschodzie prowadzi długie rozmowy z Broniewskim. Potem dopiero zwiąże się z Herlingiem. Będzie się przyjaźniła w przyszłości z Andrzejem Ciołkoszem, który przełoży na angielski książkę jej męża. Ale w 1939 przez Węgry i Jugosławię przedostaje się na Bliski Wschód, trafia do Brygady Karpackiej.
Pierwsze wejście Krystyny Herling-Grudzińskiej do literatury i do poezji odbywa się przez Broniewskiego. Ona zaistnieje w tomiku Drzewo rozpaczające. Broniewski będzie w niej zakochany. Broniewski na Bliskim Wschodzie będzie przekonany, że jego żona, ukochana, cudowna żona Maria Zarembińska zginęła w obozie, że nie żyje. Pisze do niej i o niej wiersze w przeświadczeniu, że nigdy jej nie zobaczy. Na Bliskim Wschodzie zobaczył piękną kobietę, którą była Krystyna, i w jego tomiku zostało kilka wierszy. W Wycieczce Malarskiej napisze: jak dobrze jest patrzeć w błękit nieba, siedzieć na ziemi w ogródku. Właściwie, Krystyno, czego nam trzeba? Chyba ucieczki od smutku. Namaluj to Alicjo akwarelą, a ty, Krystyno, narysuj. Wiersz jest radosny. Waszą młodość piję dzisiaj jak wino. A cóż więc łezka liryczna? Śliczne jesteście, Alicjo, Krystyno. I Galilea jest śliczna. Krystyna znalazła w nim współbiesiadnika, rozmówcę i nie chciała niczego więcej. Broniewski był rozżalony. Nie zostawiłaś mi nic, kochanie, Jerozolima pić czekanie. Nie wiem nawet, siwiejący blondyn, czy zobaczę ciebie i Londyn. Co dzień koniak, tęsknota, malaria, rzadziej wraca tamto imię Maria. Na Bliskim Wschodzie małżeństwo Krystyny Stojanowskiej z Domańskim rozpada się. Nie bardzo wiadomo z jakiej przyczyny, ale prawdopodobnie w tle czaiła się depresja i nie odpuszczała. Broniewski w Cygance napisze: nie wiedziałem, że jesteś cyganką, no bo skąd? Szare ubranko, włosy blond, a ty wróżysz z ręki, że będzie źle i że pójdą na męki, pijane dziecko we mgle. Okazało się, że w ręku cekiny i brudna talia kart, że wcale nie jestem winny, tylko niewiele wart. I odeszła z zielonymi oczami palić papierosy. Będę myślał czasami, jak kręcisz włosy. W czarnoksięstwie, z zielonymi iskrami w oku, włosów złotem zawiłem, odebrałaś mi sen i spokój, nadzieję szczęścia i siłę. Na jednym palcu jak włosy umiałaś mój smutek kręcić. Nie chcę, czy brak mi głosu, by wyszeptać inne zaklęcie. I w końcu w zielonym wierszu. Ja nie chcę wiele, ale nie mniej niż wszystko, ciebie i zieleń. I żeby listkom akacji było wiecznie, i żeby sercu bezpiecznie, żeby kot się bawił firanką jak umie, żeby siedzieć na jerozolimskim ganku i nic nie rozumieć. Ja nie chcę wiele, ciebie i zieleń. Krystyna Stojanowska jako malarka zadebiutuje w 1943 roku. Najpierw w Bagdadzie, potem w Kairze, wreszcie w Aleksandrii. Dzięki Józefowi Jaremie, był to brat sławnej Marii Jaremianki, organizator życia artystycznego na Bliskim Wschodzie i we Włoszech. I tu jest nasz trop muzealny. Józef Jarema był ceniony przez generała Józefa Ludwika Zająca, autora rozprawy doktorskiej z filozofii poświęconej widzeniu przestrzennemu. Po wojnie podjął studia z historii sztuki. To on podarował w latach 50. kolekcję obrazów z Bliskiego Wschodu. Krystyna Domańska trafi do Włoch i właściwie tam poznaje Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Ślub wezmą w 1946. Ona rozpocznie studia w Accademia di Belle Arti, weźmie udział w Festiwalu Sztuki Żołnierzy, pobierać będzie lekcje w Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie. Zostanie zauważona jako artystka. Gustaw Herling Grudziński twierdzi jednak, że zobaczył ją w Iraku. Poznałem ją w Iraku i to było rzeczywiście przedziwne. Siedziałem w jakiejś kantynie wojskowej Czerwonego Krzyża i nagle wpadła taka dla mnie przepiękna kobieta. Przebiegła przez pokój do kuchni. Ona była kierowniczką tej kantyny. Tam było kilka stolików obsadzonych przez żołnierzy, którzy popijali kawę czy herbatę. Trwało to 5 minut. Ona tego nie pamięta, ale ja ją zapamiętałam. A potem napisze:
Mieszkaliśmy w Rzymie na Zatybrzu i właśnie z jednej z takich pijatyk wracałem do domu. Mimo rozpaczy związanej z wynikiem wojny i z pytaniem, które stawało przed wszystkimi żołnierzami. Co robić dalej? Wracać, nie wracać? Muszę uczciwie powiedzieć, że ten okres rzymski, kiedy byłem mężem Krystyny, był szczęśliwym okresem w moim życiu. Przypuszczalnie dlatego, że byłem szalenie zakochany. Mieszkaliśmy na Zatybrzu u profesora muzyki. Krystyna miała na dachu taką wieżyczkę, jak to się często zdarza w willach włoskich. Tam sobie urządziła pracownię malarską. Chodziliśmy do tych knajpek, popijaliśmy, kąpaliśmy się w Tybrze, który wtedy był czysty. Wszędzie były przystanie. Odpoczynek po łagrach i po wojsku. To było cudowne, bo Krystyna była cudowna. Tak to jest w życiu młodych ludzi. Będzie wspominał Gustaw Herling-Grudziński we wspomnieniach opracowanych przez Zdzisława Kudelskiego. Potem przyszedł okres londyński. Od 1947 oni trafiają do Londynu, gdzie Gustaw Herling-Grudziński jest publicystą wiadomości. Współtworzy kulturę. Jest członkiem Instytutu Literackiego. W 1946 w ogóle przystępuje do PPS-u we Włoszech. Publikuje w pismach partyjnych. Jest nawet wybrany zastępcą członka Komitetu Głównego w Wielkiej Brytanii. Ale wystąpi z PPS-u w momencie, kiedy dojdzie do konfliktu i z PPS-u zostanie usunięty jego przyjaciel Adam Ciołkosz. Gustaw napisze, pojechaliśmy do Londynu w 1947 i zamieszkaliśmy z Krystyną w sublokatorskim pokoju u państwa Ciołkoszów. Zaczął się bardzo trudny okres w naszym życiu. Mieszkaliśmy w pokoju ciemnym, wychodzącym na studzienne podwórze. Nie było mowy dla Krystyny o malowaniu. Nie mogłem znaleźć żadnego sensownego zajęcia. Wreszcie dostałem zajęcie w Wiadomościach Grzycewskiego. Robiłem przeglądy prasy krajowej i zagranicznej. Ona drukowała wzory na rozmaitych tkaninach na sprzedaż, a jednocześnie chodziła jako modelka do Akademii Świętego Marcina, gdzie pozowała. Zacząłem pracować, ale był to taki okres, że Wiadomości płaciły grosze, absolutne grosze. Nie oskarżam tu, broń Boże, Grzycewskiego, on nie miał po prostu pieniędzy. Krystyna zarabiała maleńko, biedowaliśmy. Zresztą cała emigracja, ta pierwsza fala emigracji w Londynie biedowała. Wysocy oficerowie w stopniu pułkowników chodzili do hoteli, żeby myć naczynia, albo pracowało się w fabrykach. Mieszkali u Lidii i Adama Ciołkoszów, potem w domu pisarza polskiego, tak zwanym Finchleyowie. Londyn był ciemny i ponury. W Finchleyowie żyje się jak w komunie. Wszyscy wszystko o wszystkich wiedzą, sypie się z murów, klamki, okna, drzwi, wszystko się rozpada. Przygnębiający widok. Żeby żyć, Krystyna tworzy wzory tkanin, podejmuje pracę modelki, próbuje malować. Ale Londyn dla Krystyny oznacza jedną tragiczną rzecz. Zarówno dla jej psychiki, jak i dla jej pracy zawodowej. Nie ma światła w Londynie. W Londynie jest tak ciemno i tak ponuro, że Krystyna, żeby wydobyć światło, zrzuca story, odsłania okna, ale tego światła i tak nie ma. Tego światła nie ma fizycznie, ale tego światła również nie ma wewnętrznie. Towarzystwo emigrantów nie jest towarzystwem miłym, nie jest towarzystwem, nie są to ludzie, którzy się wzajemnie wspierają. Problemy bytowe są ogromne. Wraca przygnębienie i depresja. No pamiętamy, że miała ze sobą próbę samobójczą. Gustaw Herling-Grudziński jest twardy i surowy. Jest twardy i surowy, bo przeszedł taką szkołę życia, że kiedy ona ma depresję, to on myśli, że ona się marzy. Nie jest w stanie zrozumieć po swoich przeżyciach, że
Ona widzi problem tam, gdzie dla niego problemu nie ma. Delikatna Krystyna przeżywa to wszystko bardzo boleśnie. Przyjaźni się z Andrzejem Ciołkoszem, tłumaczem innego świata. Splot okoliczności spowoduje, że inny świat wyjdzie. Ona będzie próbowała walczyć, zostanie członkiem grupy londyńskiej, będzie się ubiegać o stypendium Polskiego Komitetu Pomocy Edukacyjnej, publikować swoje prace, uczestniczyć w wystawach. Wszystko na nic, patrzy i nie widzi. Wreszcie dostaje stypendium jednej z najlepszych szkół artystycznych w Londynie, a on otrzymuje propozycję pracy w wolnej Europie. Jest to, ona pokłada w tym wielkie nadzieje. Emigranci. Rodacy. Po równie ciężkich jak oni doświadczeniach donoszą, że Herlingom powodzi się zbyt dobrze, że on dostał pracę, więc jej się nie należy stypendium. I to stypendium jej zostanie odebrane. Tak się składa, że najpierw na życie targnie się skutecznie wspomniany Andrzej Ciołkosz, jedyny z ich syn, a następną ofiarą, następną samobójczynią z tego kręgu będzie Krystyna. Będzie miała 37 lat, kiedy popełni samobójstwo. Oczywiście plotkowano, łączono te dwie osoby. Prawdopodobnie niesie wieść gminna i plota. Andrzej Ciołkosz miał zostać przymusowo zaślubiony. Mało to prawdopodobne, no ale i pozostało to w sferze plotek. Ona wybiera moment śmierci taki, w którym nie ma Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Właśnie wyjechał, właśnie załatwia mieszkanie, właśnie chce sprowadzić ją i jej matkę. Wraca do Londynu, ale niestety wraca na pogrzeb. Jest to, jej śmierć jest również momentem narodzin do nowego życia, do uwiecznienia jej w literaturze. Herling Grudziński będzie ją wskrzeszał w wielu opowiadaniach, w wielu utworach. Jej osoba będzie mu towarzyszyć do końca życia jak cień. Będzie próbował zrozumieć, znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego ona udała się w krainę cieni. Napisze o tym w Rembrandcie w miniaturze, w Zimie w zaświatach, w Szczycie lata. To tylko niektóre z utworów z cieniem K w tle. Ten cień K będzie bardzo subtelny i delikatny. Jest subtelny i delikatny ze względu na żonę, którą poślubi we Włoszech i będzie szanował jej uczucia, dlatego też pozostanie samotny w swoim cierpieniu. To jego cierpienie znajdzie ewentualnie ujście w jego utworach. Dla mnie milczenie jest aktem najwyższym, w stopniu religijnym napisze. To milczenie jest dla niego było swoistym sanktuarium, które pisarz wzniósł dla Krystyny. Było jego modlitwą i świętą ziemią Elysium Eurydyki, napisze z kolei Joanna Bielska-Krawczyk, jedyna autorka jedynej mini-biografii Krystyny Herling-Grudzińskiej. Krystyna dostała stypendium, gdzie przedtem chodziła pozować jako modelka, na uczelni, gdzie przedtem chodziła pozować jako modelka, dostała stypendium jako malarka, więc mogła się trochę bardziej zająć swoją pracą. Zresztą to stypendium natychmiast jej odebrano, kiedy pojechałem do Monachium. Uznano, że skoro dostałem posadę, to jej nie jest już potrzebne stypendium. To był dla niej potworny cios.
ale to tylko wystawia świadectwo polskim urzędasom, durniom siedzącym w instytucjach angielskich, które zajmowały się w tym wypadku oświatą. Nie mam ochoty o tym mówić, bo to wszystko mnie bulwersuje jeszcze dzisiaj, po tylu latach. Taki był ten Londyn, powie Kudelskiemu. To, co opowiedziałem, doda, oddaje mniej więcej kolory Londynu. To był bardzo ciężki okres. I kiedy dostałem propozycję wyjazdu do nowo założonej stacji Wolna Europa w Monachium, to chociaż wiedziałem z góry, że się nie nadaję, że nie mam smykałki dziennikarskiej, która wymaga, żeby w ciągu godziny napisać tekst. Pojechałem przekonany wysokością pensji, bezpłatnym mieszkaniem. Chciałem sprowadzić do Monachium Krystynę i jej matkę, która przyjechała z Warszawy. Ona się nagle poczuła przerażona, że została sama z tą matką. To był jakiś moment przerażenia zupełnego. Robiłem już starania, żeby je sprowadzić. Dostałem przyzwoite mieszkanie. 2 tygodnie po moim wyjeździe Krystyna odebrała sobie życie. Jest rok 1952. Jest to moment, w którym Herling Grudziński uderzył w alkohol. Chyba z pół roku nie wychodził na świat trzeźwy. Pracował, to prawda, ale upijał się regularnie. W 1955 osiadł na stałe w Neapolu, gdzie poślubił Lidię, córkę Benedetto Croce'ego. Lidia Croce, właściwie Lidia Croce Herling, a rocznik 1922, to córka znakomitego filozofa. Tak znakomitego, że angielskie służby specjalne chroniły go w czasie II wojny światowej. Ona była włoską działaczką społeczną, popularyzatorką historii kultury polskiej. No i oczywiście żoną naszego pisarza. Ona powołała do życia fundację z matką i z siostrami, działającą na rzecz utrzymania biblioteki ojca i na rzecz opieki i popularyzacji spuścizny po ojcu. Opracowywała listy ojca, a potem po śmierci Herlinga Grudzińskiego tak samo opiekowała się jego spuścizną. Wyszła za mąż w 1949 roku, ale gdzieś coś zaiskrzyło już w 1944 i po samobójstwie Krystyny ona się pojawiła w otoczeniu pisarza. Po rozwodzie pobrała się z Herlingiem Grudzińskim w 1954 roku. Drugie życie Krystyny odbyło się w twórczości Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Krystyna zaistnieje w literaturze dzięki zranionej, obolałej pamięci swego męża, pisarza, który żałobę po niej zdawał się nosić w sercu przez pół wieku, czyli właściwie do końca życia, napisze Joanna Bielska-Krawczyk. Z kolei w rozmowach na Neapolu eseista wyzna, że ta śmierć trwała przez całe jego życie. Cień nie odstępował go na krok. Zagłuszanie alkoholem to była pierwsza ucieczka. Drugą będzie twórczość. Ona pojawi się w opowiadaniach, będzie zaszyfrowanym konceptem literackim. Zakryta szczelniej niż wiekiem trumny. Potem będzie jeszcze można ją spotkać w postaci inicjału. Powie o niej moja uciekinierka do krainy cieni. Poświęci jej esej o Rembrandcie. Światło i cień będą omawiane przez niego na różne sposoby. Odwoła się do Pascala, który poszukiwał Boga w szczelinie pomiędzy światłem i cieniem. Będzie drążył problem w eseju Godzina cieni, w eseju Caravaggio Światło i cień. Cień będzie cieniem i odwołaniem do śmierci. I odcieniami naszej emocji i problemów. W końcu wyzna, dzięki Krystynie, która w naszym mieszkaniu nad Tybrem, na poddaszu, urządziła sobie pracownię, zacząłem się uczyć i rozumieć malarstwo.
Ale ona spieszyła się jak ktoś umówiony na spotkanie ostateczne, napisze. Paradoksalnie zatem, utraciwszy siebie bardzo wcześnie, zaledwie po kilku latach małżeństwa, za sprawą swojej twórczości obydwoje artyści zostaną związani ze sobą więzią sięgającą poza grób. Tak bowiem jak Grudziński ocalił od zapomnienia samą Krystynę, pisząc o niej, tak też jej obrazy ocalają od zapomnienia aurę, koloryt i atmosferę chwili, które były arkadią pisarza i jego muzy. Są bowiem jedynie właściwie cieniem ich wspólnych szczęśliwych dni i chociażby jako takie zasługują na baczną uwagę. Znowu Joanna Bielska-Krawczyk. Pisarz Krystynę określił mianem również topielicy zieleni. Związane to było z charakterem twórczości, wyglądem, osobowością. Nie był odkrywczy, uprzedził go Broniewski. Było to chyba trafne określenie jej malarstwa, magii lasu, włąk, strumieniu na pograniczu dziecięcej bajki i zmysłowej miłości do natury. Dobrze pamiętam jej pejzaże, spazmatyczne przedzieranie się w głąb do dna widzialnego świata, coraz zachłanniejsze, coraz czystsze i ufniejsze. Jakby otwierała ramiona drżące z niecierpliwości, gotowe do zamknięcia w uścisku ściganego skarbu, to z kolei Herling Grudziński w dzienniku. Ona posługiwała się techniką olejną, czasami tworzyła na płótnie, czasami na tekturze, sięgała do technik mieszanych. Narzędziem był pędzel i szpachtla, deformowała postaci, rzeczom nadawała kanciaste kształty. Twarze i postaci są pozbawione detali. Malowała kobiety i zwierzęta, koty. Portrety i pejzaże są mniej liczne, najważniejszy jest kolor. Rodziński, profesor Rodziński, wielki malarz, o którym jakoś tak cichutko w polskiej kulturze zwraca uwagę na szarości i zielenie, łagodne czerwienie. Ktoś inny mówi o srebrzystej, chłodnej tonacji barw. Genialny Broniewski ujął to w martwej naturze. Frubają przybrane córki, jedna cała różowo-niebieska, druga rzecz ciekawa, popielato-biała po wierzchu w środku zielonkawa. Krystyna słuchała Jaremy jako mentora. Była znajomą Czapskiego i Piotra Potworowskiego. Kontakty z nimi miały na nią wpływ. Sielankową twórczość Krystyny Herling-Grudzińskiej jest pozorna. Tle czają się demony. Kontemplacja prowadzi do zaskakujących wniosków. Jest widoczna dwuwarstwowość, światło i cień skrywające emocje. Wyciszona do granic, krzyczy o uwagę przez obrazy. Czuje się pomijana, lekceważona, opuszczona. Te łaszące się koty są egzemplifikacją stanów emocjonalnych. Ciemny, obcy Londyn, mąż w rozjazdach, przyjaciel, który odchodzi. I potem ona po raz kolejny postanowiła odejść. W Muzeum Górnośląskim w Bytomiu jest kilka jej obrazów. Mają swoją historię. Po bardzo, bardzo wielu latach Herling Grudziński dowiedział się, że została powołana do życia galeria Inny Świat. Ucieszył się, pomyślał, że chodzi o jego książkę. Odezwał się do właściciela i powiedział mu, że na strychu u jego przyjaciółki Ciołkoszowej leżą obrazy Krystyny. Obrazy przybyły do Polski poprzez artystów piwnicy pod Baranami. Przywieźli je bez ram, pozwijane. Tym sposobem nikt ich na granicy nie niepokoił. Kiedy przyjechały, to prawdopodobnie wtedy odbyły się co najmniej dwie wystawy, część rzeczy została sprzedana. I Muzeum Górnośląskie zakupiło te kilka obrazów przy tej okazji. Co najmniej już dwa razy były eksponowane w naszych galeriach. Jeden z nich jest szczególnie ciekawy, ponieważ na jego odwrociu jest stempel zaprojektowanej tkaniny przez Krystynę Herling-Grudzińską. Ale wróćmy do literatury. W Podzwonnym dla dzwonnika odnajdziemy echa przemyśleń. Pisarz na swój i swej zmarłej żony temat
napisze, Kościół Świętej Klary. Spędziłem tam Boże Narodzenie 1952 roku. W jeden z najcięższych okresów mojego życia, lekkie szturchnięcie. Obok stał dzwonnik Świętej Klary, maleńki, zasuszony franciszkanin. Szepnął mi na ucho. Mówią mi, że mam chore serce, chcą mi odebrać mój dzwon. Odsunął się, spojrzał na mnie z ukosa, znikł mu z twarzy uśmiech. Umrę bez mojego dzwonu. Nikt mi nie uwierzy, ale ja wiem, że ja na pewno umrę. Miałam ochotę pocieszyć go, kiedy jednak poruszyłam się gwałtownie w ławce, żeby wstać. Obok mnie nie było nikogo. Może to ona, moja uciekinierka z krainy cieni. Skarżyła się u Świętej Klary, że umrze bez swego dzwonu. Bohater opowiadania, kaleki i wycofany franciszkanin, gubi się i odnajduje. Odnajduje dosłownie. Po przejściach z dzieciństwa zachorował psychicznie. Został zamurowany i długo szukał drogi wyjścia, aż w końcu znalazł i odnalazł się. Popatrzył na świat przytomnymi oczyma. Odbudował swoją zabitą osobowość. Analogia aż nazbyt czytelna. Jego życie się zmienia, ale i tak powraca czas, kiedy na nowo zamyka się w sobie. Koniec końców bierze udział w widowisku pasyjnym i zostaje przegnany. Fray Sacco zrobił rzecz niepojętą. Uśmiechał się rozpięty na krzyżu. Na pytanie dziennikarza dlaczego odpowiedział: moje życie było całe prawie męką. Jej zawdzięczam wszystko. Powinniśmy widzieć w niej błogosławieństwo. Bez niej będziemy niczym. Niech dzwony biją, aby nas ostrzec przed letnim, nijakim chrześcijaństwem i aby nas nauczyć witania męczeństwa z uśmiechem. Ostatnim wyczynem franciszkanina było ogłuszenie dzwonnika, uruchomienie dzwonu u progu nowego tysiąclecia. Herling napisze, przyszli historycy zmuszeni będą przyznać, że noworocznym dzwonieniem neapolitańskim u Świętej Klary wprowadził nowy ton, przylegający lepiej i dokładniej do trzeciego tysiąclecia. Ton alarmu wyniesiony z ostatniego stulecia poprzedniego tysiąclecia. Niedopalony chłopiec żydowski, niemy stwór i produkt naszego przeklętego wieku, potem zakonnik franciszkański. Umarł w roku 2002. Zostawił nam, aż do końca świata, franciszkański dźwięk suono franciscano, bijących dzwonów, cudowny i niepokojący, skonstatuje pisarz, którego proroctwo oglądamy na własne oczy. Pisarz zmarł 4 lipca 2000 roku na skutek wylewu krwi do mózgu. Został pochowany na neapolitańskim cmentarzu.